Pada deszcz. Pada deszcz. Pada deszcz. Drzewa stoją po kostki w kałużach. Rynny dwie rozgadały się chyba na dłużej. Taki sobie deszczyk, a uderza ząb po ząb. Aura nas nie pieści, taki ziom, taki ziom. Pada deszcz, przemoknięte tramwaje się włóczą. W polu strach, pewnie tęsknić zaczyna za suszą. Taki sobie deszczyk, nawet nudzie nudzi się. Tylko w telewizji pada śnieg, znowu śnieg. Coś się dzieje, coś przerwało, więc nie wiem, coś przerwało. Coś tu przerwało. Nic nie zrobiliśmy. Coś przerwało. Czyli dzisiaj zaczynamy. Mamy dzisiaj 25 marzec 2024 rok. Ja nazywam się Sławomir Wilczyński. Nadaję Polska Niezależna Stacja Telewizyjna. No i nadajemy. O, mamy na stały korespondent dzwoni z Wałbrzycha. Pan Krzysztof, witamy serdecznie. Mam nadzieję, że słychać. Bardzo serdecznie pana, panie sierżancie. Mam nadzieję, że słychać. Czasowiczów i widzów. No jakość jest taka mocno średnia, powiedziałbym dzisiaj. Także coś jest... U mnie jest idealnie. No na pewno jest tak, bo ja to ostatnio sprawdziłem, że z tym plusem coś w Warszawie jest nie tak, bo jak ja byłem w Warszawie, no to objaw był właśnie tego typu, że telefon mi pokazywał wszystkie kreski, niby pisało 5G, a internet praktycznie nie działał. Także coś tam jest kombinowane, być może coś tam dziwnego nam szykują, ale jakby pan chciał zmienić, to absolutnie nie polecam Play, bo ten Play to ma tragiczną obsługę. To jest jeszcze gorsze jak ten Plus. Także to odradzam, bo się pan niepotrzebnie będzie tym wkurzał, a to też nie o to chodzi. Także nie wiem, no może trzeba spróbować tam do nich zadzwonić i złożyć reklamację, czy to się zapytać, no bo coś jest nie halo. Wczoraj też połowa tego programu to jakoś była taka, fatalna. Nie ostra, tak. Po prostu całe to jest takie, jak ostrość wyłączona jest. No i dzisiaj też tak jest, no ale tu nie... Ale ja mam dobre na swoim odbiorze, podglądzie, mam idealnie. Tak, a tutaj u mnie coś jest, coś jest, zaraz zobaczę tu. No tu jest znowu, a to raz wskakuje, tak, raz tak jest. No nie wiem, coś może, tu jest też coś nie tak. Nieistotne, pewnie to się zaraz wyjaśni. No a co tutaj jest? No zabłysnął jak gwiazda na niebie rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, niejaki profesor Wojciech Strzyżewski, który uruchomił program stypendialny New Technologies for Women, który jest skierowany tylko dla studentek z Ukrainy. I te uczestniczki będą inkasowały 12 tysięcy złotych miesięcznie. No studenci zaczynają się burzyć, jest zapowiadany protest, no ale tu jest decyzja podjęta, tu nawet jest zdjęcie, pisze don't give up on your dreams. Także jest coś takiego po angielsku, no to wiadomo z jakiego kierunku to płynie, no ale jak widać pan Wojciech Strzyżewski stoi po odpowiedniej stronie i pewnie za to go coś miłego finansowo też spotka. Zabrała głos pani była minister spraw zagranicznych Austrii, pani Karin Knisl, która powiedziała, że ISIS nie ma nic wspólnego z atakiem terrorystycznym
w Krokusie. Powąd Piewa w to podaje tutaj przykłady, że to jest w ogóle zupełnie inna metodologia pracy jest tych islamistów, a inaczej tu było to po prostu zlecone morderstwo. No, czyli wiemy dobrze, z której to strony przyszła, to ISIS to jest tylko taką wymówką. Wielka Brytania, tak jak już to wczoraj mówiłem, rozważa zakaz importu drobiu z Polski. Ta sytuacja się jakby zaognia. Są przypadki salmonelli. No u nas jak na razie nic nie słyszałem, żeby coś takiego było. Mają być wprowadzone środki ochrony. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to jest tylko taka gra polityczna, czy rzeczywiście jakiekolwiek zakażenie miało miejsce. No zobaczymy, co oni tam wymyślą. No Francja też podnosi alert bezpieczeństwa po zamachu w Rosji, czyli tutaj mamy do czynienia jakby też z uargumentowaniem czy takim potwierdzeniem tego, co Stany mówią, więc i Niemcy ostatnio podnieśli, Francja podniosła. No po prostu jest to jedna wielka fikcja, jest to po to, żeby ludziom pokazać, że niby w Europie jest zagrożenie terrorystyczne, a już jest doskonale wiadome, z jakiego kierunku ten atak nastąpił. Są pokazywane paszporty tych zbrodniarzy, gdzie jest obywatelstwo ukraińskie. No niestety, no ale nas kłamią, bo nas skłamać muszą. No na pewno już każdy słyszał, że u księżnej Wali Tate zdiagnozowano raka, natomiast lekarze wskazują, że jest to tak zwany turborak, który jest wywoływany przez preparat, ten, który ma to w sobie, to mRNA. I to są bardzo zjadliwe nowotwory. Najczęściej one dotyczą okrężnicy, czy w ogóle tutaj tych trzewi. I niestety cechuje je to, że nie reagują na standardową chemioterapię, radioterapię, immunoterapię. Są one kompletnie ciężkie do wyleczenia i można je tylko właśnie poprzez wycięcie ewentualnie poszczególnych narządów można człowieka ratować. Natomiast to też wskazuje na sytuację, że niestety te tak zwane elity, no w przypadku tych różnych preparatów, no to się zachowały wyjątkowo durnie i po prostu za tą swoją głupotę najwyraźniej w tej chwili płacą. Także jeżeli ktoś ma objawy nowotworowe, no to może się domyśleć, z jakiego kierunku to było. Jeżeli to jest ten turborak, no to jest sytuacja naprawdę bardzo ciężka, ale no takie są efekty przyjmowania jakichś eksperymentów medycznych. No eksperymentowanie trwa również na obywatelach w Kanadzie. Tutaj oczywiście chodzi o eksperymenty natury bankowości. Mianowicie jest wprowadzany tam taki program, który się nazywa Otwarta Bankowość, która tutaj ma szerzyć, no jest to po prostu stek różnych bzdur, że ma być inkluzywny, że ma być, dotyczy społeczeństwa otwartego. No to jest cały ten bełtkot tych globalistów. I na czym to polega? No tłumacząc to z polskiego na nasze, chodzi o to, że bank będzie miał dostęp do tak zwanej zdolności kredytowej konta, która jest określana w oparciu o konto bankowe, które ta osoba podpisze, która ta osoba posiada i ma jeszcze, jest coś takiego jak jego, jakby coś w rodzaju jego obywatelskiej zdolności. Czyli co to jest? No to jest po prostu to, że będzie taki człowiek kontrolowany i sprawdzany, czy on jest posłuszny, czy on jest odpowiedni. Jeżeli tak nie będzie, to nie dostanie ani tego kredytu, ani rachunku, ani nic nie będzie miał. Czyli mamy tu do czynienia już z początkiem tego terroru bankowego, który ma zostać wprowadzony po likwidacji gotówki, czyli w sytuacji, kiedy będziemy mieli tylko i wyłącznie konta, to odpowiednie osoby czy odpowiednie instytucje będą o nas wiedzieli dokładnie wszystko. I jeżeli my coś źle w ich mniemaniu zrobimy, czy będziemy mieli poglądy niezgodne z linią, no to wtedy będzie stop i koniec. Nie ma kasy, nie ma jedzenia i do widzenia. Dlatego
jeśli chodzi o takie sytuacje, powinniśmy mocno protestować, nie zgadzać się. Społeczeństwo powinno się obudzić. Obudzić się wszyscy, nawet tutaj słuchający mnie, powinni się obudzić, bo naprawdę to jest trudna sytuacja, a w momencie, kiedy zlikwidują gotówkę, będą mieli nas na uwięzi. No bo co, pójdziemy kraść? No to skończy się to tragicznie. Sądy nie są przychylne nam, Polakom. Powtórzę, sądy nie są przychylne nam, Polakom, a pracują tam najzwyklejsi ludzie, śmiertelnicy, i to oni dostają prawo do tego, aby nas sądzić i osądzać. No nie do końca zgadzam się z tym rozwiązaniem prawnym. Może to jest najlepsze, jakie może jest wynalezione czy wymyślone przez ludzi, ale ze względu na to, że robią to ludzie, a trafi się nieodpowiedni, więc nie będziemy mieli oparcia w nich, więc tutaj będziemy na tej dziedzinie przegrani. Odnośnie żywności, to jest najnormalniej w świecie walka, bo tak jak u nas jesteśmy zarzuceni ogromną ilością, tak samo oni są zarzucani między innymi no, przez nas ogromnymi ilościami żarcia, a sami chcą to jedzenie sprzedać. Pamiętacie kiedyś chorobę szalonych krów, to będzie więcej, pewnie jak 10 lat temu, gdzie... Kilkanaście. Tak? Gdzie niby krowy tam oszalały, to było wszystko nieprawdą. To było po to, żeby rolnikom w Wielkiej Brytanii zlikwidować po głowie bydła, a za ofiarę wzięli sobie kobietę, która umierała na raka i była nieświadoma tego, co się wokół niej dzieje, i zrobili z niej ofiarę, że to od szalonych krów, co było nieprawdą. I to się w tej chwili dzieje. Intensyfikacja produkcji, także polecam przeczytanie Zaorany Ugór Szołuchowa, i tam nawet, chociaż to jest sprzed 100 lat książka, tam znajdziemy odpowiedź na to, co się dzisiaj dzieje. Tak jak dziadzia Stalin powiedział, że teraz ma być więcej z hektara, jak zrobimy chowkozy, tak samo dzisiaj jest więcej z hektara, bo sypią więcej nawozów i samo przez się mówi, że jest więcej z tego hektara. A wystarczyło, żeby nie było więcej z tego hektara i ilość wyprodukowanej żywności była, równałaby się mniej więcej ilości, która jest potrzebna na rynku. A tak niestety jest produkowana w nadmiarze i złej jakości. Tej złej jakości jest już produkowana na Zachodzie i tej złej jakości zaczyna być, a może już jest tak samo produkowana w Polsce. Nie możemy mówić, udawać, że nasza żywność to jest na pewno cacy, a tam to jest B. I zarzucają nas żywnością ze wschodu, bo pola są bardziej uprawne. Do tego dorzuci się jeszcze więcej tego nawozu. I tak jak dziadzia Stalin powiedział, ziściło się jego marzenie, że nie ma rolnictwa indywidualnego, a są potężne sowchozy. Czyli tak jakby dziadzia Stalin triumfuje i te sowchozy, tak nazwijmy te, przynoszą jeszcze większy plon jak poprzednio. Dziwię się trochę, że Rosjanom nie udało się w tych sowchozach produkować wystarczająco i dużo, i w miarę efektywnie, musieli to zrobić ci z Zachodu, którzy tą ziemię wynadzierżawią, kupili, no różnie może tam być, jeśli kupili, to są najbogatszymi ludźmi świata, bo ziemia jest najdroższa. Ten atak, który miał miejsce w Rosji, z przykrością stwierdzam, ja sam sądziłem, że tych terrorystów, tak nazwijmy ich, bo tak możemy ich nazwać, zostaną unicestwieni. Z jakiegoś powodu nie zostali unicestwieni. Może coś nie zagrało, bo wiadomo, że w tej chwili od nich dowiedzą się wszystkiego i mogą po nitce do kłębka dojść, kto jest zleceniodawcą. No i z przykrością stwierdzam, że nawet jeden trop prowadzi do
do, tak jest, do Polski prowadzi, bo po koligaceni są ci terroryści, bo oni teraz wszędzie mieszkają, bo otwarcie granic powoduje ten, to powoduje, co powoduje. Jeden z tych, czy tam powiązań jest w Polsce. I pokazywano dzisiaj jednego z tych ludzi, który już wiadomo, wiedzą o tym, że walczył po stronie ukraińskiej, nie wiem, czy w armii ukraińskiej, czy jako najemnik, czy jako kto? Jako najemnik. Jako najemnik. Także tutaj mamy już odpowiedź na to pytanie. No, nie wiem, jakie będą efekty, co będzie się działo, co będzie, jakie Rosjanie wezmą środki zaradcze temu, no ale no, myślę sobie, że jest to większe tak zwane bagienko się zrobiło, no bo to jest typowy, a to był typowy atak terrorystyczny, na który Rosjanie mają prawo odpowiedzieć adekwatnie do sytuacji. Przypomnę, że cały czas w telewizji nie usłyszycie praktycznie słowa, że na Ukrainie to giną żołnierze, tylko matki z dziećmi, no ewentualnie starcy. Ale oni nie. Odwrotnie jest, niestety odwrotnie. No zobaczymy, jak to będzie. Na pewno nie jest to rzecz, która się powinna zdarzyć, nie powinna mieć miejsca, ale widać, skąd idzie ten terroryzm. No, tak jest. No, zachodu. Zachodu. No właśnie. Nie chcę być inaczej. No tutaj podali ich te, to oni są, ten jeden ma 32 lata, urodzony w Tadżykistanie, drugi ma 30, bliżej nie wiadomo gdzie jest urodzony, drugi ma 25 lat, też Tadżykistan, jeden jest 19 lat, też Tadżykistan, także oni są w tej chwili poddawani torturą, no bo to w ten sposób trzeba postąpić i od nich są te informacje wydobywane. Czy oni zaczną sypać? No być może zaczną sypać, bo to nie są idealiści tacy jak ci, co się wysadzają gdzieś tam, że oni to czują, że to jest misja, że oni idą po to, tylko to są jak kurwy, no po prostu wynajęte za kasę. Dostali od kogoś kasę i myśleli, że są nie wiadomo jacy, im się to uda, tak? No a się nie udało, no. I na takiej to zasadzie działa. Także tu ewidentnie, no ten ISIS, no to jest taka przykrywka, no bo to Stany ten ISIS też utrzymują dlatego, że jest potrzebne coś, czym można jakieś już największe świństwo zakryć. Że jak się już nie uda pod kogoś podłożyć, no to się wtedy powie, że ISIS, no i sprawa jest załatwiona, prawda? No to jest na takiej zasadzie. Natomiast no tutaj każdy, chociaż trochę interesuje się tym terroryzmem, tym islamskim, to wie, bo to czasami są bardzo ciekawe nawet artykuły, można było spotkać, gdzie było opisywane właśnie jak taki terrorysta ten islamski, jak on myśli, o co chodzi, jak ta cała procedura jego wygląda, przygotowywania się do tego zamachu, no to są fanatycy religijni. Nic więcej, to są, ktoś im tam do łba nawkładał, że po śmierci jest lepiej jak za życia, a jak zginą za Allaha, no to już całkowicie tam mają milion panienek, wina i śpiew i oni w to wierzą i się wysadzają. No tutaj nie było to, no od razu pierwsza informacja, która była podana, nie są to żadni samobójcy, po prostu to byli zadaniowcy, którzy to zrobili. A co do żywienia, no to ja ostatnio taki test przeprowadziłem, że byłem w Żabce i zacząłem sprawdzać skład wędlin, jakie są. Tam nie znalazłem żadnej pochodzenia ukraińskiego, co prawda, natomiast nie znalazłem ani jednej, która byłaby w jakikolwiek sposób naturalna. Praktycznie każda to jest na przykład, że jest kiełbaska i w tej kiełbasce się chwalą, że jest 80% mięsa.
pododawane są jakieś e coś. I to bez względu na to, czy ona kosztuje bardzo mało, czy kosztuje bardzo dużo, jest to po prostu napakowane takim świństwem, że się w głowie nie mieści. I tu wiele ludzi mówi, że trzeba zdrową żywność, że ten, ja się zgadzam, tylko pytanie, gdzie tą zdrową żywność kupywać? No i po prostu nie ma. No nawet jak ktoś, bo to też była taka szkoła, że a kupmy najdroższe, jak się kupi, no to to najdroższe jest najlepsze, a to gówno. Gówno, nie jest tak, że najdroższe najlepsze. Jest być może lepsze w smaku, ale jest to tak samo trute i to praktycznie dotyczy wszystkiego. I to jest rzecz, od której no chyba się nie ucieknie. No chyba, że ktoś na wsi mieszka, że kogoś zna, no to może tutaj mieć jakieś szanse. Ale tak w sklepach po prostu nie wierzę w to, że jest coś takiego jak zdrowa żywność w którymkolwiek z tych hipermarketów czy sklepów. Także ci, co tak w internecie mówią cały czas, a tylko zdrową, jedzcie zdrową, no to powinni też wskazać, gdzie to kupywać, gdzie są takie sklepy, w których miejscach, województwach, miastach, i wtedy jak najbardziej można by było tak postępować. Nie reklamujemy kandydatów PiS-u i bardzo proszę nie wpisywać takich rzeczy. Proszę się przenieść do kandydatów PiS-u i tam się reklamować. Tych ludzi nie reklamujemy na moim kanale. Tyle zbrodni, tyle zła zrobili, że przez język mi nie przechodzi wymawianie nawet pisuar. Tak, zgadzam się jak najbardziej. Powinno działać odnośnie żywności. Cena powoduje, że ci, co na przykład mają więcej pieniążków, dostają takiego coś, że o, zapłacę więcej, to na pewno będzie bardzo dobrze. A tak nie jest, oszukują nas. Najlepiej ja żywność przerabiam sam. Wszystkiego się nie da, dosłownie mieszkając w mieście, nie da się zrobić. Nie ma sklepu, nie ma czegoś takiego, że się pójdzie na bazar, to na pewno nie mamy pewności, bo tu ktoś napisał bardzo mądrze, Boczek jest dobry, ale zaczyna się to od podstaw, czyli od tego, czym karmione jest to zwierzę. To jest też ważne. To nie jest, że boczek jak najbardziej, ale czym jest to zwierzę karmione. Tak, bo to się w tłuszczu wszystko odkłada. To tak samo jak ktoś smalec kupi, jak łój, no to zależy, co tam po prostu w tym, co to zwierzę jadło. No jeżeli normalnie jest hodowane, je tam zlewki, czy tylko, że to takie hodowle, no to są może jakieś jednostkowe przypadki. To jest karmione paszą. Ja już nie mówię, żeby jakiś tych McDonaldy, czy to, bo to w ogóle jest niejadalne i to absolutnie tego nie jest. Bo to w ogóle z mięsem nie ma nic wspólnego. Zresztą ta firma McDonald's, to w niektórych Stanach to już oficjalnie jest podane, że oni mięso z bezdomnych podawali, także to jest w ogóle, o McDonaldach to trzeba zapomnieć, że coś takiego istnieje. No jedyna możliwość, no to znać rolnika ewentualnie i od niego po prostu sobie kupywać mięso, robić samemu przetwory, jak ktoś ma ogródek, no to mieć swoje ogóreczki, zakisić marchewkę, z owoców może jakieś soczki porobić w ten sposób. Ale tutaj nawet jak gdzieś w sklepach, tych hipermarketach pisze, że zdrowa żywność, no to ja mam takie podejrzenie, że to tylko chodzi o to, żeby to drożej sprzedać. Że tu tylko o to chodzi i oni pakują w inne opakowanie i to samo jabłko jedno ekologiczne kosztuje tam, załóżmy, jedno jabłko złotówkę, a te ekologiczne kosztuje tam 5 zł. No. To jest na takiej zasadzie, te ceny są ustalane, także jak ktoś ma jakąś, wie, gdzie jest zdrowa żywność, no to może się pochwalić, no może ktoś się dzięki temu jakoś lepiej poczuje. No dobra, to by było na tyle, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dziękujemy. To był telefon naszego korespondenta z Wałbrzycha, pana Krzysztofa, odnośnie żywności. Jest to bardzo trudny temat ze względu na to, że została zlikwidowana drobna wytwórczość żywności, która mogła jeszcze dostarczać. Z,
żywność. Zniszczono małe piekarnie, masarnie, mleczarnie. Zostały giganty, a w tych gigantach robi się, no, dochodzi do sytuacji, na pewno wielu z was pamięta, gdzie było bardzo ciekawie mówione o tym, że może być mleko bez krowy, ser nie z mleka, także no raczej ja tu widziałbym powrót do tego, wtedy jest jakaś szansa, większa konkurencja, ale z tym musiałby powrócić hodowla zwierząt powrotem na wsi, krów, świń, kur, wtedy jest to możliwe. Z masowej produkcji, jaką nam dają, markety sprzedają, ale te ogromne gospodarstwa, niestety musimy się liczyć z tym, że te zwierzęta, no nie tak, są nafaszerowane, antybiotykami różnego rodzaju, lekarstwami, żeby po prostu nie złapały żadnej choroby i właściciel nie utracił tego dobytku, bo to jest jego dobytek do momentu, do którego on go sprzedaje. I tak to jest. I jest duże... Leków jest. Też jest istotne, czym się karmi. Od tego się zaczyna. I od tego się właśnie zaczyna. Ja bardzo często mówię o tym, niepopularnie mówię, że jeśli kura nawet biega po podwórku, a dostaje to samo, co ta kura, która jest uwięziona, no to czym to jajko się różni? No niczym. Najwyżej można powiedzieć, że ta kura biegała, a ta kura stała i zniosła to samo, ta zniosła to samo jajko i ta zniosła to samo jajko. Taka jest zależność odnośnie, jeśli chodzi o żywienie. Żywienie jest na pewno bardzo ważne, że od żywienia dużo zależy nasze choroby, zachowanie i nasze samopoczucie. Tak to samo dotyczy chleba, innych przetworów. W trudnej sytuacji jesteśmy, napój słodki bez cukru, potem napój, znaczy woda truskawkowa nie wiadomo z czego, bo przecież truskawka ma kolor, więc woda, jak jest ta woda truskawkowa, nie ma koloru, tylko jest biała, no to co to jest? To jest po prostu chemicznie uzyskany smak po to, żeby nas zadowolić, bo ludzie tak chcą i się robi modę, robi się reklamę. Reklama idzie. Idzie do przodu reklama i ludzie modnie to kupują. Obserwuję te wszystkie różne rzeczy. Nie wiem, czy to jest jakoś kontrolowane, czy nie jest to kontrolowane, ale jeśli to są potężne koncerny, trudno skontrolować bardzo silny, ogromny koncern pod względem, czy robi dobrze, czy nie, bo te koncerny mają pieniądze i mogą zrobić wszystko i mają wpływy. To jest właśnie to. I wracając do tego, z tej sytuacji, która stała się na wschodzie, no widać, jeśli się posłucha, a posłuchałem nasze media, czy internetowe tutaj, prorządowe, bo to trzeba od razu powiedzieć, widać, że są prorządowe, wymyślają jakieś głupoty, oskarżają wszystkich naokoło, ale nie siebie. Mi się wydaje, że w tej chwili się rozpoczęła kampania wybielania sprawców w naszych mediach, wybielania sprawców. Doszedłem do takiego kanału, w którym było powiedziane, że na Ukrainie są komandosi z Holandii, którzy przez Polskę tam są, zostali wysłani, czyli jednak już są, nie wiem, czy oni pod własnymi sztandarami, czy ich przebrali, czy w jakich oni tam okolicznościach są wysyłani do obrony tej całej Adwijewki. Najemnicy z Niemiec, to wcale nie musieli być Niemcy, bo mogli to być właśnie ci wszelkiego rodzaju imigranci, którzy za uczestnictwo w wojnie, ale to są młodzi ludzie, to im się wydaje, że nikt do nich nie będzie, oni nie zginą.
Nie, wszyscy może gdzieś tam, Rosjanie na pewno, ale oni nie zginą. Byli wysyłani do obrony tej Adwiewki i cały czas już była Adwiewka, ta miejscowość zdobyta, a oni nam opowiadali, że oni się jeszcze bronią. Że oni się bronią, walczą. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nawet dzisiaj jakieś tu w internecie, nie wiem, czy to może stare jakieś filmy, że Ukraińcy to prą do przodu i wyzwalają. No, no może są osoby, które lubią tak posłuchać, bo to ładnie, jak ktoś lubi posłuchać, to jest ładny tekst, ale wiemy, że chyba tam trochę inny kierunek to wszystko przybrało i nie jest już to takie dla nich świadome. Tak, nie jest to takie świadome. I są także amerykańskie wojsko. Ja myślę sobie, że to może nie są jako tylko najemnicy, ale o tym ja myślałem początkowo, że to może, ale pokazywali normalnie filmy żołnierzy pakujących, lądujących, komentarz, dość duży kanał, więc myślę sobie, że można oprzeć te fakty i że to raczej są tak zwani najemnicy na tych terenach. Nie słyszałem, nie wiem, co mówił ambasador rosyjski. Podobno mają go podobno wezwać po to, żeby zabrał tą rakietę, co to niby przyleciała, a nikt jej nie widział. Nikt nie wie, gdzie ona po stronie ukraińskiej została zdetonowana, czy ona w ogóle w coś uderzyła. Jeszcze jeden taki wpis. Panie Śliwiński, to będzie koniec audiencji. Jako bardzo dobrze wykształcony pan doktor, tu ja takich tekstów, tematów nie poruszam. Jest to oszustwo i kłamstwo, ten cały Zielony Ład. Jeśli pan jest propagandzistą jakiejś partii, bo tak podejrzewam PiSu, to proszę przenieść się na te kanały, w których jest propagowana ta partia, która tyle zła, tyle podłości, tyle zrobiła ludziom na wsiach, w miastach, spowodowali, że mieszkania są drogie. Ja nie wiem, jak można coś takiego reklamować. To jest tak, jak mniej więcej syndrom sztokholmski chyba pan ma. Szkoda, że panu jeszcze trochę, jak będzie takich pan mocno reklamował, to oni panu wręczą sznurek i powiedzą, że najlepsze szczęście jest właśnie na sznurek się rzucić. Ja nie wiem, jak można coś takiego robić. To naprawdę trzeba być, nie wiem, zakochany w nich może, nie wiem, coś różnie bywa. To obgadaliśmy tą sprawę, dalej będziemy zaraz tu. Tak, i to może w tej przerwie takiej, którą tutaj się nam troszeczkę tak wytworzyła, to w czasie, opowiemy kawał. W czasie badań lekarskich lekarz prosi pacjenta, żeby pokazał pindolka. Gość ściąga spodnie i mówi, zazwyczaj nie jest on taki malutki. Spokojnie, często takie widuję. No faktycznie. Za piękna to pani nie jest. Nie wiem, mam nadzieję, że kawał się podobał. Czasami trzeba jakiś kawał od czasu do czasu tutaj rzucić, żeby się tego, prawda? I przechodzić będziemy do następnych działań. Jest wybory samorządowe, między innymi wybory na prezydenta Warszawy i ja jako normalny człowiek, widząc, co się działo przez te wszystkie lata, jak działali ci pseudo niepolscy prezydenci, dlatego ja stawiam i ja promuję tutaj,
człowieka, który nie jest uwikłany w żaden z tych wszystkich układów politycznych i tych świństw. Czyli stawiam na Romualda Starosielca. Stawiam na Romualda Starosielca, którego znam. Jest z Komitetu Wyborczego Ruch Naprawy Polski. Jest wystawiony z Komitetu Wyborczego Ruch Naprawy Polski. I to jest kandydat na prezydenta. Jeśli chcecie mieć, jeździć na desce klozetowej, zapieprzać na piechotę, jeść robale i ograniczenia, to głosujcie na tych łotrów, którzy są wystawieni przez te podłe, złe, nieludzkie partie polityczne. Dlatego musimy stawiać na niezależnego. Wszystkie te partie polityczne, ja cały czas mówiłem wielokrotnie. Ostatnie ostrzeżenie. Ostatnie ostrzeżenie, panie tam Śliwka, czy jak pan tam. Należy głosować. Tej kandydaci wystawiani przez te to nie mają serca polskiego. Nie mają serca polskiego. Miała być pani doktor Jadwiga Sokołowska. Nie wiem. Widocznie nie zebrali komitetów wyborczych, bo bym ją promował. Myślałem, nawet tu wielokrotnie mówiłem o tym, że jestem właśnie za nią, ale widocznie nie zebrali. Dzisiaj sprawdziłem. Mogłem nawet wcześniej sprawdzić, tylko tak nie pomyślałem, że to przecież są kandydaci w internecie wystawieni. Pani doktor widocznie nie zebrała, znaczy nie może na siebie podpisów, tylko tam należało ileś komitetów wyborczych w Warszawie zebrać, oprócz tego, żeby można było wystawić kandydata na... I dlatego nie jest. Więc jest pan Romuald Starosielec i na niego głosujemy. Naprawdę. Proszę mi wierzyć, musimy mieć swoich ludzi niezależnych. To nie znaczy, że jeśli ktoś, nie wiem, słabiej mówi, to nie znaczy, że może go mniej znamy, ale może się sprawdzić i myślę sobie, że jest osobą, która może się sprawdzić i wstrzymać to szaleństwo tych podłych, wrednych, okrutnych ludzi. Nie chcę używać gorszego języka, ale dobrze wiemy, jak powinniśmy ich nazywać za to, co robią, za przeniewierzanie pieniędzy, za opowiadanie głupot typu budowanie którejś z kolei tam setnej linii metra. To są wszystko mrzonki. Najpierw należałoby... Dlatego ja w swoim przypadku nie opowiadam ludziom głupot, czego to nie zrobię, bo mogę gwiazdkę z nieba każdemu obiecać, bo to nie kosztuje. Tylko, że nie ma, może się okazać, że nie ma na to środków. Nie dlatego, że nie ma, tylko miasto, dzielnice są zadłużone przez tych podłych ludzi. Oni powinni kończyć w kryminale do końca życia, bo takie długi robią i wy, mieszkańcy, musicie na to pracować ciężko i płacić długi, bo oni grosza nie zarobi i grosza nie oddaje, tylko nażerują jak pasożyty na nas. Dlatego należy, to jest właśnie naszym zadaniem, że powinniśmy wybrać osobę niezależną. Powtórzę, miała być, myślałem, że będzie doktor Jadwiga Sokołowska, którą znam. No nie wiem, no coś widocznie nie udało się. Może nie zdążyli, może nie zebrali głosów, nie wiem. Ale jest za to Romuald Starosielec, którego znam i popieram i namawiam was wszystkich. Wiem, że może to niekomuś się coś wydawać, ale musimy od czegoś zacząć. I to jest ta możliwość, ta forma. My, bo ja z tego samego ruchu Naprawy Polski startuję w okręgu numer 7. W okręgu numer 7 startuję, to jest Rembertów, Wesoła, Wawer, pozycja numer 5, ostatnie, też startuję. Dlatego ja, my nie mamy takich pieniędzy jak ci łotrzy. Wyjdźcie na Warszawę, wyjdźcie w swoich rejonach miast, zobaczycie
jakie, kto ma pieniądze, czym ci ludzie się kierują i skąd mają pieniądze. Bardzo często mają pieniądze właśnie z waszych podatków, z tego, że musicie iść rano do pracy i zacharować na nich. Stąd. I oni wam ciemnotę wciskają, że wam gwiazdkę z nieba dadzą. Po wyborach oka dopiero się obudzicie wszyscy. Nie są to wybory parlamentarne, takie, w których jest właśnie sytuacja, gdzie obiecuje się, no już w ogóle przegina, a na końcu się robi odwrotność. Odwrotność dobija się i gnębi tą ludność w Polsce. A wy wcześniej na to głosowaliście. Dlatego ja w wyborach parlamentarnych mówię i wcale nie ukrywam tego. Chociaż niektórzy mówili, że to może był błąd. Nie głosowałem i namawiałem do niegłosowania na tych łotrów, bo tylko się zmienił maszynista w lokomotywie, a pociąg jedzie dalej i to samo robi, a może nawet jeszcze gorzej robi. Nie można chwalić poprzednich, bo zrobili tyle zła, tyle podłości. Obudźcie się, przypomnijcie sobie, co robili, jak kopali w tyłek rolników, jak niszczyli kopalnie, jak niszczyli elektrownie i wiele innych rzeczy, zakładów. I co wam się to podoba? Długi niespłacalne są. W tej chwili długi są niespłacalne. Teraz już nie ma, czy dadzą, czy nie dadzą. Ci, którzy są na państwowych pensjach, ci wszyscy na państwowych pensjach i mają wysokie pensje, to są waszym kosztem, waszym tym, co zarabiają mniej. Dlatego, że nie ma w państwie przemysłu, aby z podatków można było to uczciwie podzielić. Tylko to jest cały czas, już w tej chwili jesteśmy na spirali zadłużenia. Niczego innego. Spirala zadłużenia, nie ma zatrzymania. A oni chcą coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej i żeby im było dobrze. Nie interesują ich ci, co mniej zarabiają. Nauczyciele czy którejś zawody. Nawet ci policjanci to jeszcze trochę będą zarabiać znów mało, bo inflacja zeżre ich te zarobki. Są uprzywilejowani. Są uprzywilejowani na państwowym garnuszku. Wiemy o tym. Ja już tutaj nie będę mówił, którzy. Jakie zawody i kto jest mocno uprzywilejowany. I ci ludzie nie powinni zarabiać, dlatego że tworzą to państwo, tą strukturę jako inteligencja i widzą to, że się do pieniądze wydaje w błoto, pożycza się w ogromnej ilości pieniędzy, które idą w niwecz. A za to trzeba płacić. Jak można wmawiać wam? Wmawiać, bo sądzę, nie, ale ja myślę sobie, że tu nikt z was nie wierzy w to, że jak wam mówią, że deficyt to jest drobnostka. To, że się pieniądze pożycza, to jest drobnostka. To nie, to jest wszystko prawidłowo. To jest wszystko prawidłowo. Ja mówię normalnie, każdy z was niech zrobi tak, jak robi rząd. Nie każdy z was zrobi tak, jak zrobi rząd, to przekonacie się sami, bo my, obywatele Polski, indywidualnie to szybko nas was, bo ja wiem o tym i nie robię tak, to was, gdybyście zaczęli tak robić, jak robi rząd, który wam wmawia, że to jest wszystko normalne, że to jest prawidłowo, deficyt i tym podobne rzeczy, pożyczanie pieniędzy na krechę, kupowanie broni, na którą nas nie stać i kombinowanie, jak za nią zapłacić, to wtedy dowiecie się, jak wygląda naprawdę życie. Bo pożyczając w banku i nie płacąc w tym bankach tych odsetek, ani nawet nie będziecie w stanie zarobić na to. Bo to jest nie to, że bierzecie pożyczkę i ją spłacacie, tylko zróbcie tak, jak robi rząd. Macie na przykład, nie wiem, 100 tysięcy zarabiacie na rok, pożyczcie do tego 20 tysięcy, i to wszystko wydajcie, to nie będziecie mieli logika. Matematyka nie ma już prostszego rozwiązania. Będziecie wiedzieli doskonale, że nie jesteście w stanie tego spłacić, tylko musicie na następny rok wziąć już nie 20 tysięcy więcej, tylko 40, bo wam będzie 20 brakowało, żeby pokryć to. Czyli spirala, do czego doprowadzi, dobrze wiecie, ja nie muszę wam tłumaczyć. Ci, którzy się znają na tym, prowadzą ognisko domowe, mają rodzinę, dom, podatki, różne opłaty, wszystkiego rodzaju, doskonale będą wiedzieć, na czym to wszystko polega. Jak, z czym
dosłownie powiem, z czym to się je i będziecie wiedzieć. Dlatego nie można na tych ludzi głosować, bo głosując na tych ludzi zgadzacie się na to, żeby was gnębili. Normalnie gnębili, nic więcej. Musi się coś stać, ktoś rozsądny przyjść, który powie, w nigdy więcej takiej polityki. Rosja, żeby robiła tak, jak robią państwa europejskie i co niektóre światowe, bo nie wiem, które się tak prowadzą jak państwa europejskie. Państwa europejskie są do tego zmuszane, a obywatelom jest wmawiane, że to jest normalne, że to jest najnormalniejsza rzecz na świecie, że tak się żyje. Ale to jest po to robione, żeby nas zniszczyć. I ci ludzie podejmują te decyzje i niszczą nas właśnie w ten sposób. Niszczą nasze struktury, niszczą nasze państwa, obywateli. Sprowadzają to ogromne ilości tych niechcianych przez nas ludzi, nas, obywateli, bo oni to mają, nie wiem czym żyją, nie zdają sobie sprawy, że może oni jeszcze dożyją tej starości na tym, co zrobili, ale ich dzieci, wnuki będą tak samo gnębione, bo jeśli nie będą w stanie dorwać się do koryta, to będą tak samo gnębione. Niech nie myślą. Zobaczcie, ja pamiętam czasy, gdzie czytałem książki, że nawet w tej królewskiej rodzinie, to tam jak ktoś ma wejść, czy na przykład jako żona, czy nie może, to jest badany, czy nie będzie jakiegoś tam naukowe badania medyczne, czy jest zdrowy, czy nie, czy czasem nie zachoruje kiedyś na jakąś bardzo poważną chorobę. No i widocznie badali i coś wyszło nie tak. Bo widzicie, co się dzieje w królewskiej rodzinie. Nagle ci ludzie żyli po 100 lat. Oni normalnie, jeszcze ten dziaduś tam chyba 100-letni samochodem jeździł. Królewna nagle szła, padła i koniec, nawet się nie podniosła, nawet nie było ratunku. A tak nie było. Coś się zmieniło. Może te cuda, które miały miejsce, te cuda to powodują, bo czyżby, ale biorąc pod uwagę, że jak, bo ja wiem, no nie wiem jak wy, ale ja wiem, że tam jest różnie z tym zjawiskiem, które się nazywa wykształcenie, bo u nich wielkim poziomem wykształcenia jest to, że znają angielski, bo się urodzili w Anglii i nie mieli wyjścia, nie mogli się uczyć polskiego. Uczyli się angielskiego i znając angielski dzisiaj, że na każdym świecie, w każdym hotelu, nawet pewnie już na Księżycu ci, co mieszkają, to oni znają angielski, więc oni się uważali za wybitnie wykształconych. Bo zna angielski. Wiecie, jaki to jest poziom wykształcenia. Robienie na przykład z królewicza pilota i on go sadzali obok pilota. No bo jakby nie pilot, on by... Gdzie by poleciał? No gdzie by poleciał? Który guziczek do czego? Ale ludzie nie wiedzą. Im się wydaje, że jak wmawiali ciemnotę ludziom ogólnie w telewizji, bo to w prasie, że to wielki pilot. Lata samolot, chyba śmigłowcem to było. Chyba, pomyliłem ja śmigłowcom, chyba śmigłowcowy pilot, ten Królewicz. Ale on go tak siadali, no bo to Królewicz, to go siadali obok pilota. Ja też kiedyś leciałem w śmigłowcu obok pilota i też mógłbym powiedzieć, że wiem, który guziczek do czego. Oczywiście, że nie wiem, ale mógłbym udawać. No, ja nigdy nie udawałem. I pilot leciał. I on to taki pilot jest. Jak na przykład gdzieś tam poczytacie, te ktoś się, kobiety może interesują takim, ja to nie interesuje się tą całą rodziną, w ogóle to nie interesują oni wcale. Bo jak mi kiedyś ktoś zaczął opowiadać o tej Dianie, co ona wyrabiała, bo tam jakieś książki ktoś o nich napisał i o niej, co to była za paniusia, to ja sobie mówię, może ja już tego wiedzieć nie muszę. Tego wiedzieć już nie muszę. Także wracając na nasze podwórko, przypominam, głosujemy na Romualda Starosielca. Musimy mieć swoją alternatywę. Nie sądzę, że on jest mniej zorientowany
od tych, którzy rządzą. A oni są podli, podli. Musicie to zrozumieć. To, że on się ładnie uśmiecha. To, że on ma kupę pieniędzy. To, że gdzieś tam się z kim ściskał. A w dupie mam takie ściskanie, że on się z kim ściskał. No i co z tego? Ja nie biegam po celebrytach, po posłach i nie robię sobie z nimi zdjęć. I oni to dobrze wiedzą. Bo niektórzy mnie znają, to ja nawet nie potrafię nie witać się, chyba że do mnie podejdą. Tak jest. I to trzeba zrobić. Uważam, że w ten sposób należy zrobić, bo inaczej będziemy dalej, dalej, głęboko, głęboko, daleko i w oddaleniu od tego, co się dzieje. Nie będziemy mieć wpływu na politykę, na jakąkolwiek. Musimy mieć, musi być jakiś początek. Początek do tego, aby przejmować Polskę. Tak właśnie, jak to mówi w swoich wypowiedziach, w swoich przemowach Wojtek Olszański. Przypomnę wam, bo ja pamiętam to, jest chyba ten film dostępny, kiedy on, co on mówił o Amerykanach, ile to lat temu było. Miał rację, nie możemy nawet pół słowa powiedzieć, że nie miał racji. Miał rację i trzeba o tym pamiętać. Dlatego należy głosować na swoich, a nie na nich. W wyborach na radnych musimy głosować na swoich, nawet jakich nie znamy. Witamy serdecznie. Witam serdecznie państwa. Artur Kowalski, Noce Chorony Rezerwy. Są dwa tematy. Pierwsze to jest, jeżeli chodzi o gdzie zdrowa żywność. Niestety rolnicy, którzy hodują świnki, nie tylko świnki, to zdrowo, to praktycznie muszą się ukrywać, ponieważ był taki okres czasu, nie wiem, czy to jeszcze działa, czy nie. Oni musieli po kryjomu. To nawet w czasie wojny tak nie było. W czasie II wojny światowej tak nie było, jak za ukochanego PiS-u i PO, i SLD, PSL-u i tak dalej, bo to oni wszyscy razem na to pracują. To jest jedna rzecz, więc naprawdę ciężko jest w tej chwili kupić naprawdę zdrową żywność. I polecam kanał pana Krzysztofa Tołwińskiego. On oferuje dobrą żywność i sam osobiście kupuję od czasu do czasu i jem. No i dobrze się poczuję, to jest raz. Dwa, jeżeli chodzi o najbliższe wybory, zwracam się do warszawiaków. Tutaj w komentarzach wpuściłem link pod hasłem tvp0.pl do filmiku, gdzie jest, właśnie wypowiada się pan Romuald Starosielec, więc można posłuchać i ewentualnie jeszcze później jeszcze dołączę kilka filmików z jego wypowiedziami z różnych debat, tylko muszę poszukać i będziecie państwo mogli odsłuchać, co to za człowiek. Ja osobiście polecam pana Romualda Starosielca, znam go parę lat. Uważam, że jest to człowiek poważny, jest to były pilot, więc zna też wojskowość doskonale, w stopniu oficerskim, o ile pamiętam, to albo w stopniu majora, albo podpułkownika wyszedł z wojska, z lotnictwa, tak jak pan sierżant Sławomir Wilczyński, więc to jest, więc przede wszystkim zna się na geopolityce, prowadzi przez jakiś czas własną działalność, poważną własną działalność gospodarczą, więc i tak mówię, sposób wysławiania się, sposób bycia, polecam tego człowieka, tak samo jak polecam pana Sławomira Wilczyńskiego, którego znam, cenię i logiczne myślenie i dowcip pana Sławomira Wilczyńskiego. No cóż to dalej powiedzieć. Pozdrawiam wszystkich państwa, przechodzę do słuchania. O, dziękujemy. To był telefon naszego korespondenta też z Warszawy, Artura Kowalskiego. Tak jest. Dlatego ja mówię, dlatego ja przemawiam.
należy, to jest nasza szansa. W tej chwili mamy tą szansę i wy możecie to zmienić. Należy głosić tą prawdę, mówić innym, dlaczego, dawać powód. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami, bo będzie źle. Proszę mi wierzyć, te osoby, które są oprócz tego wystawione, to są podli, podli, wredni ludzie, którzy dla Polski nie zrobili nic i nie mają polskiego serca. Dlatego ja mówię, głosujemy na Romualda Starosielca, wystawiony przez Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski na prezydenta Warszawy. Tak? Ja to widzę. Kawał był opowiedziany? Był opowiedziany. No i następnym takim jakby tematem o wyborach jeszcze będziemy mówić, będę przypominał, samochody w Rosji, znacie te samochody, różnie jest o nich mowa, że są złe, że są brzydkie, że są zerżnięte, że ukradzione technologie, no można wszystko wymyśleć jeszcze więcej, to ja wam odpowiem jak jest. Przede wszystkim na żaden samochód, który po 45 roku wyprodukowali Rosjanie, jaki by nie był, tam na Zaporoże, Moskwicze, coś jeszcze, Wołgi i inne jakieś samochody, bo ja tam wszystkich nie znam już w tej chwili, Łady, na żaden z tych samochód, na żaden nie została, ani żeby wiedzieć, żebyście wiedzieli, ukradziona technologia, na żaden z tych samochód nie jest zrobiony plagiat. Oni wszystkie te, bo do niektórych samochodów, ja już nie będę mówił, który, bo to jak ktoś się interesuje komunikacją, to są nieraz takie programy, w których omawiają, co robi, jak jest zbudowany samochód, jakie zawieszenie i tak dalej, jaki silnik, jakieś części, lusterko, nie wiem, radio, antena, co tam, jakieś zagniecenie, rozwiązanie przy silniku. Wszystkie te rzeczy albo Rosjanie zrobili sami, a jeśli coś chcieli ulepszyć albo w jakiś sposób dogadywali się z zachodnimi firmami, właścicielami firm, to kupowali wszystkie technologie, które były sprzedawane przez Rosjan w samochodach, a sprzedawali je po świecie, po całym świecie sprzedawali te brzydkie samochody, które wam się wydaje. Niektórych samochodów, niektórzy w Polsce nie chcieli kupować, za granicą kupywali, na całym świecie, wszędzie. Miały kupione, były legalnie robione. Utarło się tak, bo ja to pamiętam, że mówiło się o tym, że Rosjanie nic innego nie zrobili, tylko pomałpowali z tej firmy, z tamtej firmy, ukradli, coś jeszcze zrobili, znaczek przerobili i tak dalej. Nie jest to prawdą. Wszystkie samochody produkowali legalnie, a jeśli w tych samochodach coś znajdowało się, a samochodziarze wiedzą, nawet z jakich marek zachodnich wmontowane te części, to było wszystko legalnie kupione na zasadzie umowy. Świat skonstruował się w ten sposób, że gdyby stało się coś, że zmałpowaliby, tak jak się mówiło, tak jak nawet do tej pory to widzę, powtarzają ludzie, to są takie rzeczy jak międzynarodowe sądy i oni by się nie wypłacili i nie mieliby szansy na sprzedawanie samochodów za granicą gdziekolwiek na świecie. W ten sposób to wygląda. Tak to proszę postrzegać i wtedy będzie nam naprawdę dużo, dużo łatwiej, bo łatwo się mówi, kogoś oskarża, a tak nie jest. To samo w tej chwili spotyka się w Chinach. Chiny do Chin przenoszą Amerykanie, Francuzi z całego świata. Kto tam chce, ma pieniądze, chce produkować, przenosi swoją produkcję. No czyli z produkcją co idzie? No technologia. Nie da się na opowiadanie, że ja opowiem, że ja chcę taki telefon, o taki telefon, to proszę mi wydrukować. Nie da się. Musi przyjść z technologią. Tak jest i było.
od podstaw do wykonania, do ostatniego momentu, do zapakowania w placuszkę i wysłania w ten. Co Amerykanie wymyślili? Chamstwo, że Chiny kradną im technologię. Żadnej technologii im nie kradną. Tak samo robią jak Rosjanie. Jeśli coś chcą, to kupują od Amerykanów i oni to wiedzą, ale żeby przedstawić ich w złym świetle, co mówią? W tej chwili Chiny mają bardzo dużo wykształconych, bardzo dobrze inżynierów. Nie marketing, zarządzanie, jak to niektórzy są, marketing i zarządzanie, tylko czym zarządza? Własnym rozporkiem chyba większość z was i znacząca większość z was zarządza, bo czym? Nie ma czym zarządzać. Taka jest rzecz. Mają inżynierów, którzy mają powołane biura, tak jak w Polsce były też biura naukowe, gdzie konstruowali coś, wymyślali wzory, takie urządzenia różne. Mieliśmy, jak były fabryki, bo teraz jak nie ma fabryk, no to jest właśnie marketing, zarządzanie. Zarządzanie niczym. To jest dopiero genialne. Ja sobie myślę, że za ten pomysł to ktoś dostanie kiedyś Nagrodę Nobla, naprawdę. Naprawdę to jest, ja nie wiem, ja nawet może już teraz mówię, że ta osoba, która to wymyśliła, to powinna być bardzo wysoko nagrodzona. I oni mają biura, rakiety wymyślają, samoloty, urządzenia, mają biura konstrukcyjne, tak jak w każdym normalnym, bogatym czy bogacącym się państwie. Te wszystkie rzeczy, to wszystko jest. Jest to wszystko robione i to państwo idzie w górę. I dlatego Amerykanie w bezczelny sposób mówią, że oni im coś ukradli. Jak można ukraść? Jak oni sobie wyobrażają wyprodukowanie tych urządzeń? Bo przecież tam robią im telefony, urządzenia wszelkiego rodzaju im robią. No bardzo nowoczesne, bardzo nowoczesne. No nie da się zrobić coś z nowoczesnego na zasadzie, zrób mi ten telefon nowoczesny bez planu. Musi być. Nie ma nic bardziej. Chińczycy przy tym wykupili bardzo dużo firm motoryzacyjnych w Europie i tutaj też produkują. W Polsce powykupywali chyba, co prawda, to spożywczą firmę Moroliny, ale im się jakoś dziwnie im opłaca, a naszemu właścicielowi się nie opłacało. Może to było właśnie tak zrobione, żeby sprzedać, że ktoś na tym dodatkowo zarobi, a Polak, jak to mówią, nie będzie miał nic. Wracając do tego pola rosyjskiego, bardzo często się spotykam z tym, że to ukradli, tam nieprawda. Jest to bez... Nie ma tutaj zdania, że jest inaczej. Może rzeczywiście nie są tak mądrze pomysłodawcami różnych jakichś rozwiązań mocnych, ale broń produkują. Potrafią produkować dość w miarę nowoczesną broń, udają nakłady. Może nie mają tyle takiego kapitału ze względu na to, że ten socjalizm, znaczy ta Rosja po carach, bo ja nie wiem, jaka była Rosja za carów, czy była bogata, czy była biedna. Biedy jako taki głodu nie było. Rozwijała się, jakoś się rozwijała. No ale po carach, przyszedł ten socjalizm, który zniszczył, stłamsił, wymordował miliony ludzi. Ten system okrutny, komunistyczny, to doskonale wiemy. Ogromna ilość ludzi wykształconych, inteligencji uciekła za granicę i tam tworzyli swoje imperia, między innymi Sikorski. Tak, Sikorski, te śmigłowce inne, to są wszystko ruskie. Potem w międzyczasie była wojna, która dalej zniszczyła. Nie dała takiej możliwości rozwoju jak w Ameryce. W Ameryce nie było wojny. Tam się bogacili już od ponad 100 lat. Bogacili się, czyli mają tyle wyprzedzenia. Jest państwo się budowało na krzywdzie innych narodów. W Rosji co była? Wojna, niszczycielska wojna była. To trzeba było odbudować, musiały być na to pieniądze, ludzie ciężko pracować i oni do tego doszli. I teraz znów Ameryka zrobiła im tam wojnę
I to jest wojna niszczycielska, której ja cały czas powtarzam. Jestem przeciwny tej wojnie. Jestem przeciwny pomocy i wysyłaniu kogokolwiek. Dając, wysyłając, powodujemy to, że ta wojna jest coraz gorsza, coraz bardziej narasta i więcej zniszczeń. Czy my o to nam chodzi? Czy to, tego chcemy? Zastanówcie się. Naprawdę przemyślmy, jak powinniśmy się zachowywać. Nie chcieć tej wojny. Powtarzam, ci ludzie, pseudoludzie, którzy rządzą na tej Ukrainie, to są marionetki. To są marionetki, które nie mają nic do powiedzenia. One tylko mają, tak jak u nas, mówić to, co im każą, a na ile im pozwolą. I nic więcej. W Polsce jest to samo. Więc nie powinno być nam ich szkoda, jak ich ktoś wygoni, bo Rosjanie Ukrainy nie zjedzą. A według prawa międzynarodowego, które obowiązuje, to Ukraina nigdy nie była państwem, tylko takim jakimś sztucznym tworem, który był tak naprawdę z nieustalonymi granicami, czyli dalej tak jakby Ukraina jest częścią Rosji, w tej chwili tej federacji, częścią tej federacji, bo jak Ukraina była ostatnim państwem, która została wypchnięta na tą tak zwaną, jakbyśmy to nazwali dzisiaj, na tą niepodległość. Na tą niepodległość, która, ale nie, oni tam nie mieli elit, przede wszystkim nie mieli elit. Elity tam były rosyjskie, języczne. Nie zapominajcie, bo też zwracam na to uwagę, żebyście mieli z drugiej strony głowy to, że tam były elity rosyjskojęzyczne, włącznie z tym prezydentem, co go mają. Tylko co się stało w Rosji po Jelcynie? Przyszedł człowiek, który uporządkował to państwo, bo Jelcyn nie nadawał się do tego. Roztrwonił, zrobił szybki kapitalizm, czyli swoim rozdawali fabryki za darmo ludziom, którzy rubla w życiu nie zarobili, dostawali imperia i stąd się zrobili ci oligarchowie. Ale oni dostawali te imperia nie tylko w Rosji, ale i na Ukrainie od tego Jelcyna. Tak, na Ukrainie dostawali. Nikt nie myślał wtedy w Rosji, że na przykład Krym to nie jest żaden Krym ukraiński, ani Odessa, tylko rosyjski. Nikt tego nie myślał, nikt nie wiedział, że tak się stanie. Później doszły do sytuacji takiej, że i Rosjanie chcieli robić te języczni z tymi amerykańskimi na terenie Ukrainy, bo ona się taka stała nie wiadomo jaka. Biznesy lewe różnego rodzaju, ale Amerykanie byli cwani i zrobili to, co zrobili. Jak się Rosjanie zorientowali, to było już za późno, ale oni zawsze się budzą z ręką w nocniku. Nie w nocniku, w szambie. Zawsze tak było. I kto zna historię Rosji, będzie wiedział. Zawsze się rodzili w szambie, bo gdyby oni mieli naprawdę głowę na karku, tak jak powinni mieć, jak prawdziwy biznesmen, nie byłoby żadnej rewolucji, bo oni tych wszystkich rewolucjonistów za amerykańskie, za nie, i bardziej amerykańskie, niemieckie, amerykańskie pieniądze, to by ich pognali, wytłukli jak gnidy, nie byłoby rewolucji. To car, ostatni car, to był Mięczak. I w ogóle, ja nie wiem, że się dać tak załatwić. Nie znam tego klimatu, jaki był w Rosji, bo samo przeczytanie książki historycznej, to o czym mówią ci historycy, historycy, no nie zawsze może to oddaje. Jest fakt, że była rewolucja, stało się tam, że mordowali ludność, wojskowych wysokiej rangi, mordowali bezwzględnie, jeśli się nie opowiedział za rewolucją, to mordowali na zasadzie tak, jakiego sądu, jaki sądu, wyjmował pistolet, zanim się zorientował, że go chcą zabić, to on już leżał. Koniec. I nie odzywał się, bo już jak go zabili, to już się nie odzywał. Tak wyglądała rewolucja w Rosji za cudze pieniądze. Tak to wygląda, takie to miało miejsce. I ta Rosja ciężko się odradza. A dzisiaj w Europie robią co? Co robią w Europie? Kto wie?
Tak jest. Komunizm. Dlatego walczą z Kościołem. Dlatego walczą z Kościołem. Walczą. Dlaczego oni ze sobą nie walczą? Bo robią to samo. A może gorzej. Bo co jest w komunie? Zero Kościoła. Zero Kościoła. Oni jeszcze udają, tam jeden papież, drugi papież. No wiadomo, człowiek wieczny nie żyje, zawsze się kiedyś ten papież zmienia i tak dalej. Ale walczą z Kościołem właśnie dlatego, że tu wprowadzają nam komunizm i zero Kościoła. Kościół to, nie wiem, doprowadzą do takiej symboliki jakiejś, będą chcieli zlikwidować. Dlatego doprowadzają to do tego, żeby już społeczeństwo nienawidziło księży, nienawidziło Kościoła, tego wszystkiego. Dlatego w tym Kościele jest wciśnięci, są właśnie polskojęzyczni. Po to to jest. Po to to wszystko jest zrobione. To oni się, to ich, oni są mianowani kardynałami, biskupami. To oni, nie Polacy, nie polscy księża, polscy, są tylko księżami. A to oni, tak, tak samo i na Zachodzie. Także dużo wysiłku robią w tym kierunku właśnie. Popatrzcie się, które telewizje najwięcej najeżdżają na ten Kościół. Najeżdżają na Rydzyka. Ja powiem swoją maksymę. Tak, ja osobiście, gdybym decydował, nie dałbym złotówki Rydzykowi. Złotówki. Ale już jeśli te łotry im dają jakąkolwiek gotówkę, to pamiętajcie, że tam rośnie imperium. Może to, jak niektórzy mówią, imperium zła. I w ogóle nie tego, co byśmy chcieli. Co byśmy chcieli. Ale coś pozostaje. Jest budowane jedno, drugie, różne uczelnia i tak dalej. Coś jest. Ale są organizacje w Polsce. Spójrzcie mi w oczy. To wy dostajecie 10 razy więcej. I złotówki z tego za darmo od rządu polskiego. Wiadomo, nie polskiego. Złotówki Polak z tego nie ogląda. To co jest bardziej? Rydzyk jest zły? Czy tamci? Rydzyk, a na Rydzyku jadą, bo Rydzyk to jest chłopak do bicia. Rydzyk jest chłopak do bicia i do wykorzystywania w ich politycznych rozgrywkach. Nie bądźcie, nie dajcie się wrabiać. Myślcie. Myślcie, a jeśli Rydzykowi ktokolwiek coś daje, to nie dlatego, że go zmuszają, bo jak nie dasz Rydzykowi, to ci mieszkanie zabierzemy, albo karę ci damy, albo z pracy cię wyrzucimy, jak nie dasz Rydzykowi. Nie ma. Każdy chce, to da od siebie na tyle, ile go stać. Ja wiem, że przeszło do legendy sytuacja, w której bezdomny dał Maybacha. Maybacha. To ja wiem, że to przeszło do legendy. Ale tak ja to widzę. Ja nie chodzę do kościoła, ale nie krytykuję Rydzyka. Witamy serdecznie. Witamy, witamy. Bądź widzę. Zbigniew Skatulski. No to już przecież mówię. Co tam słychać? Pomalutku. No trzeba wszystko mówić. Na kogo głosujemy? Na kogo nie głosujemy? Za czyje zdrowie pijemy? No. Przynajmniej to, co, jak to się mówi, na sercu, co to mam? Na sercu czy pod sercem, czy jak to tam się mówi? Co bym chciał tam powiedzieć, no, przynajmniej. Coś o Rosji, zdaje się, bo słyszałem, że zapraszali do siebie Andriejewa. Tak, żeby zabrał tą rakietę, co tam gdzieś latała. A ich nikt nie widział tej rakiety. Nikt nie widział, ale latała. Coś było, coś nie ma, no ale to trzeba, a przynajmniej coś muszą nas tam, coś tam kręcić w głowie. A przynajmniej muszę powiedzieć, że z
pewnych środowisk, z pewnymi ludźmi, z którymi się spotykam nieraz, to nieraz do niektórych ludzi mam trochę takie, pani smutno jest. Nieraz mnie widzą, mnie tam dzień dobry powiedzieć, tam tego, a naraz taki młodzik właśnie przyszedł, taki milutki coś, taki do mnie, taki sympatii i tak dalej, nie wiem dlaczego, no tak się zmieniło w niego. Nie wiem, dobry obiad ja wczoraj, czy co? Możliwe. Ale wieczorem mi jeden pracownik, jeden znajomy mi mówi, wiesz, mówi, jeden powiedział mi tak, że ten, tutaj, o mnie, że powiedział, mówi, do tej pory, nie wierzyłem tego, co on mówi na temat Ukraińców, a teraz pouczyłem się trochę, przeczytałem, już wiem teraz, że Skatulski dobrze mówił, a ja nie chciałem mu wierzyć na temat Ukraińców. I taki dlatego, widzę, taki był uprzejmy do mnie, że to, co ja już kręcę i odwalata, to nie chcą mi wierzyć, że tak jest. Wiadomo, że my starsi, czyli ja, taki Halinka Kowalska, to przecież wiadomo, gdzie ona żyła w czasach bezpośrednio, co się działo. Sama uciekała przed Ukraińcami przecież. No ale muszę podkreślić, że dzięki sąsiadowi Ukraińca, dlatego Halinka Kowalska żyje. Muszę to wam powiedzieć. I wiem, że jej tatuś, jak żył przez całe życie swoje, zawsze wspominał, jak spotkał ludzi z tamtej, z Wołyniu, z tych miejscowości, to się pytał, czy ten Ukrainiec przeżył. Czy przeżył, bo miał na sobie, na sumieniu tego Ukraińca. Czy go Ukraińcy tak ubili, czy nie, czy go zabili, czy nie. Bo po tym wagony były postawione niemieckie i oni zaraz, Halinka, jej rodzina cała, wagony wsiadła i do Niemiec pojechali. Także Halinka tam nawet, jak była malutką dziewczynką, i zaczęła tam po niemiecku już trochę tam szwagrać. A tak, no to jak tak. No i tu muszę powiedzieć, że siostry, że dzieci tego Ukraińca rano jak biegały po i inni przyszli Ukraińcy, inni i się spytali, czy Polacy byli w nocy, czy nie. I te dzieci się wygadały. Tak, tak. I powiedziane, że spała właśnie w domu. Rodzina Kowalskiego. Nie, już starszy to jest. No wiem, że później ten Ukrainiec już, żeby się uratować, to przychodził i przyszedł do Halinki, do mamy Halinki i mówi, idźcie tam sobie, weźcie sobie, co tam wszystko jest. Po co? Macie tam zostawić, weźcie. I wszystkie kobiety, które tam poszły, już nie wróciły. A mama Halinki chciała iść, ale tata jak ją drapnął, jak to się mówi, że za włosy. O, nawet za włosy. Że pokazał swoją tak zwaną męskość ręką. I wszystko, co tam zostało, i gospodarstwo zostało tam dla tych Ukraińców, mata. A te kobiety nie wróciły już, czyli zginęły. Tak mi zawsze Halinka opowiada. I wiem tylko tyle, że mówiła, tata Halinki opowiadał, że pamiętajcie, żeby wasza noga tam nigdy nie pojechała tam. Nie stanęła tam na tej ziemi. Więcej z tymi ludźmi, żeby nie trzymać żadnych kontaktów. Żeby nie mieć z nimi kontaktu. I dlatego nasze społeczeństwo młode nie wiedzą o tym. Ja nawet za dużo nie wiedziałem. Znam takich pewne rzeczy.
Właśnie, ja tu niektórym Ukraińcom to mówiłem w ten sposób. Jak to jest? Ta, żeś ta wygonili, nie chce ta. Ale tutaj przychodzi ta do nas, wciska się. To dla mnie to jest, chociaż ja tu mówię, że Ukraińcy, oni nie mają ukraiństwa. Przepraszam, że Ukrainy nie mają swojego honoru. Ci ludzie, Ukraińcy, nie mają honoru. Ja tak zauważam, jak z nimi, jak rozmawiam, jak coś tam, im brak. Ta cywilizacja zupełnie jest inna. To jest cywilizacja turańska, a nasza jest łacińska na podstawie chrześcijaństwa. I dlatego nie należy, że w tym kraju, jak będziemy żyli, będziemy się skłócać między sobą. A. Właśnie dlatego wam mówię, że to nie są naszymi braćmi. To nie są bracia nasze. Czy to tej spory, jak rozmawiam z Ukraińcami, nikt nie chce się tego tematu w ogóle przyznać, że niektóryś Ukraińc powiedział, przepraszam was, jako Ukraińiec, przepraszam, że tak było i tak dalej. Nie słyszę od nich. Oni, to jak z jednym rozmawiałem na 23 lata, gdzieś tak mówić, to powiedział mi tylko tyle. To nieprawda mówi, bo to Rosjanie na nas. Oni się ubrali w nas i poszli, a ja do niego tak patrzę, mówię, człowieku, co ty mi mówisz? Przez to sąsiada w tej wsi mieszka Ukrainiec i swojego kolegę, i swojego, z tej samej wsi Polakami. Zabijam przecież. Może tylko tutaj. Chciałem tu, może za głęboko tu, za długo. W każdym razie, aha, może to, bo dzisiaj jechałem autobusem dzisiaj. Ja byłem pierwszy, do drzwi miałem wsiadać, bo tam ustawiony, ja naciskam rękę, że mam wsiąść i starsza osoba też obok mnie tutaj stała. A tu naraz, jak się wziął, pożyły, taka szczeniara, chyba ze 17 lat, Ukrainka, jak mnie tu pchnęła i pierwsza wsiadła. Ja usiadłem, a ta osoba jako trzecia wsiadała, jej uwagę zwróciła. Nie wiem, ja to od razu powiedziałem do tej kobiety starszej, wie pani, to jest Ukrainka, co pani, nie ma co do niej mówić. Ale muszę wam powiedzieć, że 2 lata temu, jak jechałem w tramwaju, to trafiały mi 3 kobiety, ukraińskie mi w tramwaju schodziły mi z miejsca. Dały mi usiąść, starsze Ukraińcy. Ale ta młoda, to aż mnie obcięła mnie, no prosto, no, w bramę, w prawy bok mnie pchnęła, żeby pierwsza wsiąść. Stałem tam pierwszy, ja włączałem przecież, żeby mi się drzwi otworzyły. Tak, młodzież nie jest uczona, to już w szkole nie są uczeni. Ale i w Polsce i na Ukrainie nie są już uczeni tego, co na przykład w Polsce było uczone ustom pierwszeństwa i tak dalej, starszemu. Nie ma tego w tej chwili. Po prostu dlatego młodzież się tak zachowuje. A teraz chciałem tu na temat Rosji. I Ukraińców. Przecież tak sobie, jak ja to myślę sobie, za to, że my nie umiemy się jakoś z tymi Ukraińcami dogadać, żeby nas przeprosili po prostu za to czasem, za to 43 roku przynajmniej i ogólnie, żeby się umieć tak dogadać, to chociaż nie wiem, jak to się mówi. Jako jestem moimi myślami, to nieraz myślałem tak, żeby jak my nie damy im coś zrobić, im psztyka z nosa, coś, żeby się obudzić, to także dziękujemy Putinowi, żeby tam ich trochę tam ustawił troszeczkę to odpowiednio. Życzę Putinowi jak najwięcej zdrowia i dużego życia. Mhm. Dobra, może teraz bym chciał jeszcze ruszyć na ten wyboru, bo chociaż teraz wyboru Halinka. Halinka startuje też do wyboru, jak i ja. Halinka jest 12 okręg i jest z Górna, tak? Łódź Górna. Z 5 miejsca tam startuje. A ja
tam siódmego, jak mi tam Halinka podstawia, to jestem, widzę Łódź, na pewno tam, i siódmego miejsca widzę. I do Rady Miasta startujemy w Łodzi, do Rada Miasta w Łodzi. A chciałem takie myśli, mam, mam swoje lata, chociaż chciałem tak zwane taką bajeczkę wam opowiedzieć. Uważam tak kiedyś gdzieś, jak się, bo młodzi to nawet nie wiedzą jak to było, że tyle tych organizacji, tyle partii jest różnych, można sobie startować. A przecież ja tyle przeżyłem, że do 90 roku, do 1900 roku, między od 1945 roku do 1990 roku w Polsce była tak zwana główna partia. Chociaż było tam jeszcze zaś Stronnictwo Demokratyczne i te ludowe było jeszcze. Ale wiadomo, jakby ktoś kiedyś mówił, że niektórzy jak należeli do SL, do tych ludowców, to miał drugą jeszcze książeczkę z PZPR-u. PZPR-u, tak przynajmniej jeden mi tłumaczy, tak już im pamiętam na dworcu, w Łaskach, jak w Łasku byłem, chyba tak, na dworcu fabrycznym. Na stacji kolejowej, jak stałem, to czasu miałem i facet do mnie doszedł i mówi, tak panie, tak ja należę tu, a jeszcze tutaj należę. I do czego zmierzam? Że w 89 roku dopiero w 1910 roku dopiero mogły powstać różne partie, różne stowarzyszonka. I ja, moim zdaniem, jeżeli tak weźmy, jakby w sądzie, w Sejmie na przykład, jak mamy różne przecież w Polsce mamy różne narodowości. Wiadomo, że jest Polska i każdy jest nam wyżej, jest obywatelem tak zwanym państwa polskiego. Obywatelem państwa polskiego. I wiadomo, że u nas są organizacje, te ugrupowania jakieś tam niemieckie, rosyjska, ukraińska, organizacja hazardów, żydowska i jest jeszcze, oprócz tego, że w Polsce jest jeszcze naród polski. I ja uważam, że powinna być dla Polaków, dla nas, jak najlepsze byłoby, żeby jedna partia, żeby wszyscy, którzy uważają się Polakami, powinni wejść do jednej, jedynej organizacji. Jednej, wszyscy Polacy w jednej organizacji. Ale w tej stronnictwie narodowym tak by była taka pomieszczenie, że w każdym pomieszczeniu by były inne odłomy, od nogi takie, ze stolicy narodowej. Jak chce być robotnikiem, nie będzie, że robotnik. Rolnik tu też, ale później wszyscy się zbierają gdzieś w danej tej sali i uzgadniają sobie, jak według myśli Romana Dąbrowskiego, co najlepiej w danej chwili robić dla narodu polskiego. A w tej chwili, jak przykład jest, jak na prezydenta startował Narutowicz, jakbyśmy w tym czasie stali z jednego partii, tak Stronnictwo, jak tam w ten czas było, Stronnictwo Narodowe miało taką nazwę Związek Ludowo-Narodowy, tak nazwany. I w ten czas byśmy mieli narodowca Polaka. Ale jak mamy, tak jesteśmy, jak jest kilka różnych partii, bo co innego.
granica jest strona. W Polsce strona polska jest, proszę, nasza narodowa. A tam strony inne niemieckie są strony. Żydowska, rosyjska, to może być. Niektórzy są jeszcze, znaczy jeszcze są Ślązoki, żeby jeszcze oddzielnie byli, jeszcze tak, coś takiego, jeszcze co usłyszę, że coś takiego. Także uważam, kto jest Polakiem, powinien być w stronnictwie narodowym. Kto jest kolegą, niech będzie kolega. Kto kamratem, też nie wejdą kamraci. Nie będziemy się między sobą bić. Tylko to wszystko, żeby była prawda. Pod ramem polskiego. I tu mam przykład kolego Wilczyński. Dlaczego, że się tam, że od stronnictwa tam, co tak słyszałem, że słyszę, że to się mówi, że kolega nie należy do stronnictwa, czy należy, nie, sam nie wiem. Ja jestem właśnie za tym, żeby był pan w stronnictwie, tutaj kolego, żeby się byli w stronnictwie narodowym. Bo to jest właśnie, zrobił podział. Wasia go. Tam jakoś zadecydował się tam coś i tak dalej. I osłabia państwo polskie przez to. Wszyscy co to wchodzą do stronnictwa narodowego. Nie to, że tylko ateiści czy katolicy powinni ze mną się, powinni się podzielić i znaczy się mądrość ich była, że trzeba pociągnięcia dla narodu polskiego. Dla narodu. Nie, żeby się dzielą nas od góry, mają różne, mają telewizję, radio, gazety i nas dzielą. Ty jesteś chłopek, jak teraz słyszę chłopek, a ten wie, a przecież to są, tylko są, wszyscy są Polakami. Jak chłopów nie ma, szlachty nie ma. To te, co są na ziemi, są rolnikami. A ten, pan ten Towiński, to też tak pan, to on, jak powiedzmy na niego chłop, to on powie, że on nie, bo nie jest rolnikiem tylko. I to, ale głównie nas, chcą nas dzielić, bo wiadomo, że ja jestem teraz, jak ideologię mnie, jakby mnie, chcieli mnie umieścić, to powiedzą, że ja robotnik jestem. Ale robotnik. Przedtem miałem zawodówkę, no teraz mam techników. Ale jakbym zrobił, nie uważam się, że ja jestem robotnikiem, komunista, z komunii, dzielili nas. Chłop był tego, żeby nas te partie różne z tego. Ja jestem, żeby to wszystko zjednoczyć. Ja, jeżeli byłem gdzieś, jak to się mówi, tokarzem i pracuję, to nie znaczy, że robotnikiem. Bo jakbym miał pieniądze, jak to się mówi, zrobię coś i już jestem burżujem. Bo ja ludzi wypożyczam. Już jakiś tam mały zakładzik bym zrobił. Także mam ten temat, no, żeby za długo nie ciągnąć. Chcę powiedzieć, bo ten myśl miałem kiedyś w latach w 1990 roku. Tak właśnie myślałem, że takie myśli mi przechodziły, żeby w Polsce była było stronnictwo narodowe, a w tym stronnictwie jakby inne te takie partie, jakieś takie kółka, każdym o innym. I żebyśmy między sobą się tam ścinali i samemu myśleli, co najlepiej dla narodu będzie było. Czy pożyczki mamy robić, czy nie, czy jak to. Dobra. To może wystarczy na dzisiaj. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. O, dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. To był Zbigniew Skaturski z Łodzi, widzę w Łódź. Startuje też w wyborach samorządowych razem z Halinką Kowalską. Polecam głosować, polecam przekazywać jedni drugim, aby wiedzieć o tym. Witamy serdecznie. Kto do nas dzwoni? No znowu ten sam.
Warszawy, tam Witek. Witamy. Chciałem skarcić z katolickiego, no dobra. Ojcze. Bo tam Halinka podpowiadała. Ale ja nie słyszałem. A na początku? Ja nie potwierdzam. Nikt nie podpowiadał. A nie. No to mi się wydawało. No dobra, ale na Starosielca musimy. Tak, teraz. Tak, musimy, bo nie możemy na tych, co są, nie możemy. Po prostu nie możemy. Musimy na swojego, na kogoś, kto wprowadzi coś nowego. O, coś... Romek musi wygrać, ale jakie są realia, no to jest, takie są realia. No. Dlatego trzeba głosić na Warszawie wszystkim znajomym, przyjaciołom, sąsiadom i żeby mieli jeden cel. Głosujemy na Romualda Starosielca. Miała być doktor Sokołowska, Jadwiga, ale nie startuje. No widocznie, nie wiem, albo zabrakło głosów, albo komitetów nie zarejestrowali tyle, żeby mogła kandydować. No nie znam przyczyny. Coś się zepsuło chyba. No właśnie, coś nawaliło. No ale Uromka, wszystko działa. No widocznie tak, zarejestrowali komitety. I bo to trzeba chyba więcej jak 50% komitetów wyborczych, tych okręgów zarejestrować. Wtedy można wystawić kandydata na prezydenta. No. No. I na pewno im się to udało. No. Tak, ale tam w tym Romek wystąpił w tym YouTube'owym kanale. Gdzie tam milion osiągnęli, nie? No, to też dobrze. Bo, ale my z naszej strony też musimy w jakiś sposób promować i docierać do tych osób, które nie znają, bo nie wszyscy oglądają te kanały, a w telewizji nie wiem, czy są promowani, bo promowani w telewizji to są tylko te kanalie, podli ludzie. No właśnie, ale Romek się podczepił jakby pod to, nie? Jak się podczepi? On kandyduje, to on się nie podczepia. Gdyby on za kim stał, on idzie z przodu, on się do niczego nie podczepia. On powinien być zaproszony do telewizji na debatę i powinna być debata normalnie w telewizji. To chyba tam jakieś debaty były, ja nawet nie ogarniam tego do końca. No ja też nie ogarniam, nie wiem. No kurde. No dobra, muszę zadzwonić do Romka. No bo ja Romka znam osobiście, wiesz, no. No wiem. Widzieliśmy nawet za granicę razem. No właśnie. To jest super koleś po prostu i nie można się przyczepić. Ja bym bardzo chciał, żeby Romek tam... Dlatego popieramy. Przekazujemy wszystkim znajomym, sąsiadom, wszędzie mówimy. Musi być zmiana, nie możemy mieć... tego samego Łotra, ani tego drugiego pisuara, gdzie jest reklamowany, za przeproszeniem już nie powiem, do czego doszło, przez kogo reklamowany jest, no. A tego ja nie wiem nawet. No to ja już nie będę mówił, bo to już nawet nie ma sensu, no. Wyszło szydło z worka. Nie można zjeść pączka i mieć pączka. Albo jedno, albo drugie. No. Ale to chodzi o Trzaskalskiego, czy o Tobiasza? Na nich nie wolno głosować. Tfu! To jest w ogóle... W ogóle nie wolno na nich głosować. Na żadnego z tych kandydatów, którzy tam są. To są źli ludzie. Oni nie mają serca polskiego. Nie mają. Oni tylko mają zło przeciwko nam szerzyć. Dokuczać nam. Ale jak się tam dostaną na ten stołek, to co my możemy zrobić wtedy? No to nie trzeba na nich głosować, no przecież cały czas o tym mówię. Ale no, przecież gdyby wybory miały coś zmienić, to by były zakazane, no kurde. No to ale to mamy o czym rozmawiać? O wyborach czy o starej Maksymie? No przepraszam bardzo, coś nie tak. Nie, no o starej Maksymie możemy nie gadać. No. Ale po prostu, co my zrobimy, jak któryś z nich, których nie...
To trzeba głosować przeciwko, a nie opowiadać. Mam pytanie, czy reklamujesz tych złoczyńców, czy jaki masz cel? Absolutnie nie. No to nie rozmawiamy o nich, tylko mówimy przeciwko. I jutro będzie dzień, trzeba iść na ulicę i ludziom, sąsiadom, wszystkim mówić, na kogo mamy głosować. Takie jest zadanie. Partia powiedziała wykonać. A, no chyba, że tak. No. No to ja stanę na ulicy tutaj, wiesz, o 6:50 i muszę pojechać do tego, do Powsina. No, A po co do Powsina, tak daleko? Bo tam jest taki piękny park i ja tam uwielbiam te jesienne liście i je zgarniam. Aha. Ale jesiennych liści to chyba już nie ma. Są, ale już kończę to wszystko. Musisz przyjechać zobaczyć. No. To już tylko 2 dni zostało i już. Dziękuję, do widzenia. No dobra. Ślepalienie. No dobra. No to może damy komuś zadzwonić jeszcze. Tak, właśnie. No to pozdrawiamy serdecznie. Może ktoś jeszcze zadzwoni, bo to już jest, zbliża się dobry czas, taki naprawdę, a i na koniec, wyobraźcie sobie, do Polski przyleciała rakieta, nie wiem, kosmiczna chyba, leciała, nie wiem, 30 ileś sekund. Ale ona jakaś dziwna była, leciała tylko 800 km na godzinę, nie wiadomo skąd, podobno stamtąd, a może z Księżyca, a może gdzieś jeszcze. O, witamy ponownie. Halo? No, witamy. Dobry wieczór. Kłania się Hermina Kowalska. No, witamy. Właśnie zamierzam kontynuować ten temat, który Zbyszek rozpoczął. Mhm. Proszę bardzo. Na temat cukru. Mhm. Właśnie... Znalazłam na półce parę dni temu książkę Edwarda Prusa pod tytułem Holokaust po banderowsku. Przeczytałam połowę tej książki, już dalej nie mogłam tego czytać, to było takie straszne. Ale zafascynowała mnie taka sprawa, że do tej pory to, co czytałam w różnych książkach naukowych, podręcznikach popularno-naukowych. Była mowa o tym, że są te niekorzystne relacje między Polakami a Ukraińcami. A prawie cała książka opowiada o tym, jakie były relacje między Ukraińcami a Żydami. I podane są wszystkie możliwe przykłady, jak Ukraińcy zachowywali się w stosunku do Żydów i od nich to wszystko się zaczęło. Właśnie tak ze Zbyszkiem nadawaliśmy kiedyś film o Lwowie, o Orlętach Lwowskich, o tym jak te dzieciaki broniły Lwowa przed Ukraińcami, którym Niemcy przekazali władzę. I głównie o tym myślałam. Ale 10 lat później tutaj dowiaduję się z tej książki, co wyprawiali Ukraińcy właśnie w Lwowie z Żydami. No, przechodzili ci ludzie straszną gehennę. Nie tylko w Lwowie, wyszczególnione są tutaj poszczególne miejscowości, miasta, miasteczka, miasta i się osiedla. Tak, że tych Żydów zginęło 1,5 miliona. Tak to wyczytałam, nie mam tu w tej sekundzie tego, żebym dokładniej powiedziała. A tym sprawy się ukrywa. Powinniśmy mówić,
o tym dla że Ukraińcy się wyciszyli, a Żydów nic nie mówią, Żydzi też nic nie mówią, że ich pobratymcy zostali tak okrutnie wymordowali. Czyżby za tym poszły jakieś pieniądze? Nie pieniądze, nie poszły pieniądze, tylko tam na Ukrainie oni rządzą. Oni sprawują w Rosji, w Polsce, w Francji, Włoszech, w Anglii. Oni rządzą i decydują o tym, co się mówi, a o czym się nie mówi. Nie pieniądze. Jakie pieniądze? Oni jakby pieniądze mieli dać, to by... Rządzą, rządzą. Teraz rządzą tam oni. Decydują wszystko. Co się dzieje? Właśnie oni. No, tak to jest. Urwał mi się w tym momencie wątek. A mam pytanie, a w jakiej publikacji jest to, że to 1,5 miliona tych niewydrapanych wymordowali? Właśnie w tej tego Edwarda Prusa. Prusa? Holokaust pod Bamberowsku tutaj czytałam, że ich tak strasznie dużo tych Żydów zginęło. A od 1943 roku to zaczęli mordować Polaków. No bo to jeśli by było tak, to by było bardzo głośno o tym, a ja tak naprawdę pierwszy raz słyszę. Wiem, że oni tam ich mordowali, ale nie takiej ilości, bo to jest... To coś... To by było bardzo głośno. To by było bardzo, bardzo głośno. Ja muszę się dowiedzieć, a kto to jest ten Prust? Bo to trzeba od autora zacząć. Kim autor jest? Autor to jest profesor, doktor habilitowany, historyk, politolog, pracownik. No właśnie, to trzeba od niego zacząć, dowiedzieć się jego historię, bo on może tak miał napisać, bo może mu kazali tak napisać. Papier przyjmie wszystko. Jego zasługą było zainspirowanie badań nad ludobójstwem dokonanym na ludności polskiej Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej oraz wysiedleniem i wykorzenieniem tej ludności z ojczyzny praojców. Pod jego kierownictwem działa we Wrocławiu pewnie Instytut. No to jak we Wrocławiu, to już wiemy, kto to jest. To już wiemy, kto to jest. Już wiemy, już mamy odpowiedź. Już pierwszy etap odpowiedzi o jego historii, kim on jest, to już wiemy. Bo tam ja nie słyszałem w żadnych publikacjach, żeby wymordowano 1,5 miliona. Oni się nie chcą przyznać do 500 000 Polaków, a co dopiero mówić 1,5 miliona tych niewydrapanych. Coś tu nie pasuje i to bardzo mocno nie pasuje. Tym bardziej, że nie wiem, czy ich tam w ogóle tyle było. Czy w ogóle na Wołyniu było 1,5 miliona niewydrapanych. Od tego trzeba zacząć. No dobra, no bo jeszcze chciałam powiedzieć jedną rzecz. Że dlaczego Ukraińcy nie chcą nas przeprosić. Nie chcą nas przeprosić dlatego, że oni z własnej inicjatywy tego nie robili. Oni zawsze byli do wynajęcia i ktoś im to kazał. Kazali im Niemcy, kazali im Amerykanie. I dlatego nie czują się w obowiązku, żeby nas przepraszać. Bo oni nikogo nigdy nie przepraszają, oni tylko chcą daj, 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 bo mi się należy. Chciałem Zbigniew dać na temat tej książki. W każdym razie wydawnictwo Norton. I to jest Norton, to był prezes Stronnictwa Narodowego. On drukował książki. Mhm. Nie wiem, czy jeszcze żyje, czy nie. I to jest, ta książka pochodzi. Wrocław, 1995 rok.
nazywał się, no nie pamiętam jego nazwiska, no, także to skrót jego nazwiska jest. Osobiście tego człowieka znałem, był prezesem Sojusza Narodowego, który właśnie w Łodzi to było spotkanie Sojusza Narodowego, ten czas Poręba pokazał się dopiero, pamiętam go, jak to człowiek potrafi. A jak ten autor się nazywa? On się Prusa nazywa? Jak ma na imię autor książki? Edward Prus. Edward Prus. Aha, Prus. Ja jeszcze chciałem dodać taką ciekawostkę, że jak Ukraińcy się obchodzili wobec Polaków, wobec ludzi zasłużonych, szczególnie polowali na naukowców, wymordowali ileś tam 27 profesorów we Lwowie, a Kazimierza Bartla, nie? To był bliski współpracownik Piłsudskiego, tam go znaleźli i kazali, jeden z Ukraińców podstawił mu nogę i kazał, żeby czyścił buty, a Bartl to był wielki minister zasłużony i bliski Piłsudskiemu, nie? Służył, współpracował z Piłsudskim, a i też wybitny profesor. Właśnie to mnie zaskoczyło z tym, jaki Ukrainiec był butny, nie? Dobra, dziękujemy. No, dziękujemy. Miłego, pozdrawiamy. Serdecznie. Dziękuję bardzo. Może chaotycznie mówiliśmy. Skończyliśmy. Tak, dobrej nocy. Dobrej nocy życzymy, dziękujemy. Jeszcze raz. O, to mieliśmy. No, dowiedzieliśmy się czegoś, co ja do tej pory nie wiedziałem. No bo to raczej ofiarą mordu wojski padli Polacy. Ale 1,5 miliona, to ja nie wiem, czy ich w ogóle tam było. W całej Rosji na pewno było ich w całej Rosji więcej, ale na samym Wołyniu, no raczej nie wiem. Ale może, bo tu nie mogę znaleźć tej książki, Herosic pod znaku, Legenda Kresu. To jest sporo tych książek, ale samo to, że nazwisko już nam dużo mówi, kto to jest. Tak. No właśnie, tego ambasadora Rosji w Polsce chcą do MSZ-u ściągnąć pilnie, żeby zabrał tą rakietę. Tylko gdzie jest ta rakieta? Czy ona leciała tak? Czy leciała tak? Oj, tak, o! No nie wiadomo. 38 sekund. Cały rząd stał na nogach równych, włącznie z prezydentem w wypastowanych i lśniących buciczkach za nasze podatki. No, tak. Razem z tą swoją żoną w kietce za nasze podatki. No, bo to ciężka choroba wykrętoza. I oni wszyscy czekali. I nawet samoloty poleciały w ciągu 38 sekund. A ja myślę, że on się nie zdążył obudzić i w ogóle zanim się co stało, to już poleciało. A w ogóle czy było? Przede wszystkim, ja powiem wprost, przede wszystkim czy było, bo jakby leciało stamtąd, to musiałoby gdzieś bo teraz są takie, że jak włączy migę, to zakręci i wróci. No bo celu nie znajdzie. Zobaczę, tak doleciałam, tak rakieta sam myśli, doleciałam do Polski. Tutaj nudy, same pierdoły, co kręcą koła. No w co ja będę ładować? No w co ja będę? Zawracam i ona wróciła. Mi się tak wydaje na 100%.
Bo teraz są takie mądre te rakiety, najmądrzejsze. Nie ma byle jakich rakiet. No co, jakie byle jakie rakiety? No co? No. Także tak. Tak to wygląda. Ja nie chciałbym, że to jest robiona pro... No już znacie temat dalej. Prowokacja. Bo finał tego wszystkiego był, że te łobuzy stamtąd to by chcieli, żebyśmy my w czymś uczestniczyli. A z jakiej racji? Z jakiej racji? Niech ponoszą winę ci, którzy robią zło, a robią zło, muszą ponieść konsekwencje. I tak, mamy już tam dobry czas. Wcale nie musimy się dłużej tutaj są. A, pożegnaliśmy jednego pancia, który mimo moich próśb, że nie reklamujemy tego zła i podłości, to nie zrozumiał. Ja zawsze odpowiadam. Jeśli o coś proszę, zawsze można przejść na kanał tych łotrów i tam razem z nimi świętować. A nie tu przychodzić i reklamować tych łotrów. Jak chcecie, powtarzam, jeździć na desce klozetowej po Warszawie, a nie samochodami, to głosujcie na tych łotrów, bo oni wam przykręcą śrubę. Oni nie mają serca polskiego. Ich nie interesujecie wy. Mają was gdzieś. Ich interesuje tylko, żeby wam przykręcić śrubę. Po wyborach samorządowych zobaczycie, co się będzie... Ale ja sobie nie wyobrażam. Nie głosujemy na to. Nie ma możliwości. Najpierw nie można opowiadać o gwiazdce z nieba, że się da, bo nie ma na to pieniędzy i środków. Najpierw trzeba rozliczyć tych łobuzów z tych... przeniewierzenia pieniędzy, budżetu i tam podobnych rzeczy. Nie można. Po prostu się tego nie da. Przypominam, zacznijcie rządzić sami. Tak jak swoim budżetem domowym. Jak rządzi rząd, to zobaczycie, gdzie wylądujecie i co się stanie. I tym miłym akcentem będę kończył. Znajdziemy muzykę naszego artysty dyżurnego. O, tutaj zobaczymy. O, tutaj muszę tutaj spryt zrobić, bo inaczej jak nie zrobię sprytu, chyba jedziemy. Sposób na nudę. Śpiewa Czesław Wilczyński i zapraszam was na jutrzejszą audycję. Bywają takie dni. W domu jest za ciasno. Teściowa zawadza nam i krzesło, które pod nią trzasło. Nie martw się Porszy brakiem, nie uważaj na głos żony. Mówiłem o swojej kampanii, tylko nie słuchaliście, towarzyszu obywatelu. Partia jedna. Nasza partia jest jedna. Zale mury na twoje powitanie. Słońce się schowa za chmury. Nie martw się forsy brakiem, nie uważaj na głos żony. Ogładuj się plecakiem, ruszaj w świat znajomy. To nic, że z butów błysku niewiele pozostało. Wieczorny blask ogniska. Tak jest, jedna Polska i stanowiska rządowe dla Polaków. A obcokrajowcy to tutaj cicho siedzieć albo... Nie uważaj.
do swoich ojczyzn, które mają piękniejsze, bo każdy ma swoją ojczyznę najkochańszą, najpiękniejszą. To dziwię się, że oni mając takie pola, nie wracają tam na te stepy. No. Za ciasno. Fizycznie jesteś w biurze, a myśli pną za miasto. Nie martw się forsy brakiem, nie uważaj na głos żony. Ogładuj się plecakiem, ruszaj w świat znajomy. Nie martw się forsy brakiem, nie uważaj na głos żony. Ogładuj się plecakiem, ruszaj w świat znajomy. O, dziękujemy za występ naszego artysty. Tak, król, ale nie elekcyjny, bo królowie elekcyjni, ten okres doprowadził nas do tragedii, do upadku nas doprowadził właśnie ten okres, że nie mieliśmy króla elekcyjnego. To jest jedną z przyczyn, ja tak uważam. I tak uważam. I tyle, prawda? I zapraszam na jutrzejszy program. Wszystkich was tłumnie zapraszam na program. Porozmawiamy o wyborach. Wybory są 7 kwietnia. To lada moment, chwila, nim zamkniemy oczy, otworzymy, a to będzie 7 i człowiek będzie stał przed urną i będzie musiał wrzucić do urny kartkę z, prawda, i tak dalej. Wiemy to doskonale. Także z góry dziękuję wszystkim, robię co mogę, za subskrypcje, z komentarze i w ogóle trzymajcie się ciepło, no i w ogóle trzymajcie się ciepło, do jutra.